Oglądając w wiadomościach obecną sytuację polityczną czy śledząc ten kanał, możecie się zastanawiać dlaczego właściwie Rosja napadła na Ukrainę. Czego właściwie Rosja chce od Ukrainy? W filmie tym postaram się odpowiedzieć na te pytania. Pierwszym, najbardziej podstawowym celem Rosji na Ukrainie jest Krym, a przede wszystkim obecne na Krymie bazy wojskowe. Bazy te, w tym najważniejsza baza floty czarnomorskiej, są kluczem do obecności Rosji na Morzu Czarnym oraz wyjściu z Morza Czarnego dalej na Morze Śródziemne. Bez tej obecności dużo trudniej byłoby Rosji utrzymać np. obecność wojskową w Syrii. Oznaczeniu floty czarnomorskiej niech stanowi wielość inwestycji, jakie są w niej dokonywane. Od zajęcia Krymu w 2014 roku rosyjska flota czarnomorska otrzymała m.in. sześć okrętów podwodnych typu Improved Kilo, trzy fregaty wielozadaniowe typu Admiral Grigorowicz, trzy małe okręty rakietowe typu Bujanem, trzy duże okręty patrolowe projektu 22160, trzy niszczyciele min typu Aleksandrit, czy sześć łodzi bojowych takich kanonierek typu Graczonok. I 6 typu Raptor. Jeszcze raz podkreślam, to są tylko zupełnie nowe okręty, przyjęte tylko przez ostatnie 7 lat tylko do floty czarnomorskiej. Istotnym aspektem jest też historia i polityczny status Krymu. By je zrozumieć, musimy cofnąć się do czasów ZSRR. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich był państwem wielonarodowym, federacyjnym, zbudowanym w momencie rozpadu z 15 tak zwanych republik związkowych. Od nich bierze się sama nazwa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ponieważ formalnie był to. To związek np. Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i tak dalej pozostałych. Oczywiście pierwszą wśród nich była rosyjska, która obejmowała ponad 3 czwarte powierzchni związku. Po rozpadzie ZSRR każda z republik związkowych stała się niepodległym krajem. Jednakże istniało w ZSRR więcej narodów. Dlatego niejako poniżej republik związkowych istniały jeszcze republiki autonomiczne, będące w każdym przypadku częścią z którejś z republik związkowych. Najbardziej znane to np. czeczeńsko-inguska autonomiczna socjalistyczna Republika Radziecka w ramach Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Po rozpadzie ZSRR również Czeczeni domagali się niepodległości, ale ich status prawny był inny. I po dwóch krwawych wojnach ostateczne aspiracje tego narodu na samodzielność zostały skutecznie zdławione. Wróćmy jednak do Ukrainy. W 1991 roku, tuż przed rozpadem ZSRR, w ramach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej utworzona została Krymska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka. Co ciekawe, Krymska Republika nie objęła Sewastopola, który pozostał integralną częścią Ukraińskiej Re Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Już tu widzimy dalekowzroczność radzieckiej czy już rosyjskiej polityki przygotowującej Grunt pod to, co ma się wydarzyć w przyszłości. Tak więc Krym uzyskał status republiki autonomicznej, podobnie jak Czeczenia w Rosji czy Abchazja w Gruzji. Po rozpadzie ZSRR Krymska Republika Autonomiczna stała się Republiką Krymu w ramach Ukrainy, zachowując swój status autonomii. Po zajęciu Krymu Rosjanie przeprowadzili głosowanie zarówno w Republice Krymu, która to w ramach demokratycznego głosowania zagłosowała nad przyłączeniem się do Federacji Rosyjskiej, podobne głosowanie, ale oddzielne i oddzielnie liczone, przeprowadzono w Sewastopolu. Dlaczego? Dlatego, że status Prawny Sewastopola jest inny. Oddzielną kwestią pozostaje oczywiście fakt, że w momencie rozpadu ZTCR większą część ludności Krymu stanowili etniczni Rosjanie. Krym nigdy tak naprawdę etnicznie nie był ukraiński. Gdybyśmy chcieli szukać jakiejś dziejowej sprawiedliwości, pewnie by go trzeba określić jako tatarski. Jednak nie jest to przedmiotem tego filmu. Polecam Wam pogrzebać samemu na temat historii Krymu, bo jest bardzo ciekawa. Z jednej strony należy więc zrozumieć, jaki był formalny stan prawny Krymu, z drugiej, że gra Łączeniem, dzieleniem, tworzeniem i likwidowaniem republik w ramach ZSRR, czyli tym, właśnie stanem formalnym, służyła tylko i wyłącznie doraźnym celom, a nie budowaniu jakiejś sprawiedliwości dziejowej. Drugi Cel Rosji, który może chcieć osiągnąć w tej chwili, jako skutek polaryzacji Rosji i Ukrainy, nastąpiło otwarcie wojskowe Ukrainy dla USA, czego efektem są na przykład loty załogowych i bezzałogowych samolotów rozpoznawczych wzdłuż granicy Ukrainy z Rosją, wizyty amerykańskich okrętów wojennych na Morzu Czarnym i w ukraińskich portach, a w dłuższej perspektywie mogą na Ukrainie pojawić się stałe instalacje wojskowe USA, które Rosja może postrzegać jako zagrożenie. Podkreślanie osaczenia Rosji przez NATO jest istotną częścią putinowskiej narracji, ale narracja ta już nie mówi o tym, że większość tych właśnie małych krajów, które aspirują do wstąpienia do NATO, robi to, ponieważ czuje zagrożenie ze strony tej Rosji. Także pomylone tu jest przyczyna ze skutkiem. Trzeci cel Rosji to cel gospodarczy, czyli przejęcie kluczowego przemysłu surowców oraz szlaków handlowych, w tym portów, które w nieproporcjonalnie większej ilości znajdują się we wschodniej części Ukrainy. Jednym z wielu filarów tego przemysłu są na przykład zakłady zbrojeniowe takie jak produkująca czołgi fabryka imienia Małyszewa w Charkowie wraz z poddostawcami czy produkujące silniki lotnicze zakłady Motor Sich w Zaporożu. Naprawdę liczba podmiotów i kompetencji, jakie posiada Ukraina w tej dziedzinie, jest imponująca, ale znowu nie jest to przedmiot tego filmu. Rosja nieoficjalnie składała Polsce propozycję rozbioru Ukrainy, jednak nie była to propozycja w najmniejszym stopniu korzystna. Rosja wzięłaby wschodnią część kraju z najważniejszym przemysłem, surowcami, dostępem do Morza Czarnego, Krymem oraz ludnością w dużej części uważającą się za Rosjan. Polska otrzymałaby zachodnią część kraju z Lwowem, jednak pozbawioną większości bogactw, za to z ukraińskimi nacjonalistami i wanderowcami, którzy dodatkowo inspirowani przez rosyjską agenturę przysparzaliby nam tylko bólu głowy. Polska nigdy nie była zainteresowana rozbiorem Ukrainy. Niepodzielność Ukrainy leży w interesie Polski. Im większa i silniejsza będzie Ukraina, tym bardziej będzie ona balansować Rosję i zmniejszać zagrożenie ze strony Rosji dla Polski. Obecne przygotowania Federacji Rosyjskiej do działań wojskowych w wariancie minimalnym będą zakładać wywalczenie drogi lądowej do Krymu, w tym zajęcie Mariupola, zaś w wariancie maksymalnym samodzielne dokonanie podziału Ukrainy w sposób podobny do tego proponowanego Polsce. Rosja chce przejąć kontrolę na północy nad terytoriami na wschód od Dniepru, zaś na południu na całym wybrzeżu wraz z Odessą albo Naddniestrza. Nie chodzi tu tylko o. Zyski dla Rosji, ale może przede wszystkim o straty dla Ukrainy. Pozwolenie Ukrainie na swobodną wymianę handlową z Europą Zachodnią i Azją, wykorzystanie swojej geografii, w tym dostępu do Morza Czarnego jako państwo tranzytowe między tymi dwoma obszarami, szczególnie w przypadku dobrych stosunków z Turcją, z którą to Ukraina ma wspólne interesy, doprowadziłoby do umacniania się gospodarczego Ukrainy i wyprzedzenia w standardzie życia Rosji. Jest to coś, na co rosyjska władza nie może sobie pozwolić, ponieważ psuje to Putinowską narrację o tym, że wszystko co pozytywne na Ukrainie pochodzi od Rosji. Rosyjska władza panicznie boi się tego, by niezależna od Rosji Ukraina nie odniosła sukcesu, by standard życia nie podniósł się powyżej tego, co jest obecnie na rosyjskiej prowincji. Dlatego Moskwa będzie robić wszystko, by zdestabilizować i zubożyć Ukrainę, tak by Ukraińcy jedyną szansę na lepsze życie widzieli w łasce władz w Moskwie. Obecnie mamy do czynienia z dużym sprawdzianem dla polskich władz. Wiedząc sobie z wyzwaniem, jakim jest kryzys na granicy z Białorusią, muszą one jednak pamiętać, by nie wpisywać się w narrację rosyjską. Kilka tysięcy migrantów na polskiej granicy to jest problem, jednak blednie on wobec kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy rosyjskich na granicy Ukrainy. Wątek agresji Rosji na Ukrainę musi być stale obecny w polskiej narracji.